Witajcie, drogie Światusy! W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, jak wyglądały nasze święta i czego nie było oprócz Karpia. Tak, to znaczy, zaczęliśmy obchodzić święta. Ale zanim przejdziemy do tego, jak te święta, ten czas, jak zwał, tak zwał, wyglądało to w naszym domu, to najpierw opowiemy o tym, jak w ogóle byli świadkowie podchodzą do tematu świąt Bożego Narodzenia. Tak. I niektórzy nie obchodzą świąt w ogóle. Z różnych powodów. Czasem im się nie chce, czasem uważają, że wciąż to jest zły zwyczaj pogański i nie chcą, nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Dla nas jest to ta luz, co kto lubi, nie? Tak. Niektórzy z kolei zmienili wiarę na katolicyzm. Albo na jakieś inne chrześcijańskie wyznania, mhm. więc jakby to przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza. Całe te zwyczaje, rytuały, obrządki, więc jakby nie mają z problemu większego z obchodzeniem. Tak, świąt. Są też tacy, to często jest na przykład, gdy ktoś miał dzieciństwo, na przykład jako w Domu Katolickim, został potem świadkiem, i wraca, czyli jakby wraca na stare śmieci, tak to nazwę. Albo na przykład, gdy mąż, mąż załóżmy, że nie był świadkiem, więc ta, ta żona w pewien sposób uczestniczyła w tych zwyczajach, no i po prostu teraz wchodzi w nie tak. Całym, um, automatycznie. Automatycznie, tak. tak. Ale jest też taka dość spora grupa, i wydaje mi się, że głównie chodzi o byłych świadków, którzy od dziecka wychowywali się w takich rodzinach świadków wiechowy, którzy po prostu nie znają zwyczajów świątecznych i muszą jakby sobie to tak. układać na nowo. Tak jak my, czyli nie znamy tradycji, choinka pewnie się dopiero widziało gdzieś w szkole albo na mieście. I nie wiadomo o co chodzi, z kolenami, z opłatkiem, co to w ogóle jest. I takie osoby myślę, że są dość elastyczne. Dość elastyczne, przy czym w dużej mierze jest to też taki strach przed nieznanym. Trochę tak. Troszkę tak. Natomiast uważam również, że świadkowie mają w ogóle taki spaczony obraz wielu zwyczajów, powiedzmy nawet katolickich, i przez to boją się ich. Nie chcą hmm. mieć z nimi nic wspólnego, nawet kiedy już odejdą ze świadków. Tak, znaczy, przez elastyczność, ja tu miałam na myśli na przykład to, że może taki załóżmy chłopak wychowany w rodzinie świadków, jak już, już się od nich odciął, to może sam nie wyprawi nie wiadomo jakiej wigilii, nie, nie ubierze choinki, ale z kolei nie będzie miał żadnego problemu, żeby uczestniczyć w tych zwyczajach, gdy ktoś go zaprosi. Hmm. Nie nauczono nas. Jak obchodzić święta? Po prostu nie, nie mamy z tym związanych żadnych wspomnień, żadnych tradycji, żadnych uczuć. Prze, znaczy, przez nas mam na myśli nie tylko mnie, Jedwina, ale ogólnie dzieci wychowane w rodzinach świadków Jehowy. Dlatego często, nawet gdy już jesteśmy dorośli, troszkę nie bardzo wiemy, co ze sobą zrobić. No, może, może niekoniecznie ze sobą zrobić, ale w jaki sposób się na to zapatrywać. Bo tak naprawdę ja przez wiele, wiele czasu uważałem, że ja nie, po prostu nie potrzebuję tych świąt. Tak. Po prostu nie potrzebuję tego obchodzenia, nie potrzebuję prezentów, nie potrzebuję niczego. Nie potrzebuję w zasadzie czego? Spotkań z rodziną? <grym> nie wiem jak to nazwać, ale ja nie miałem potrzeby. Y obchodzenia tych wydarzeń w taki mhm. sposób. Zwłaszcza, że przez lata narosło to takie w głowie, że to jest złe, to się nie podoba Jehowie, choinkę postawisz, to normalnie, nie wiem, piorn w ciebie strzeli, to to wiadomo, trochę przesadzam. Ale w głowie myślę, że zostaje takie myślenie, że to jest złe, skoro tak jak mówiliśmy chyba w jednym z pierwszych odcinków o świętach, jak na przykład w szkołach były ćwiczenia, próby do jasełek, i te kolendy potem w głowach siedziały, bo się człowiek nasłuchał nich i to były takie wyrzuty. Człowiek się mówił: O, proszę, weź te, te złe pieśni od szatana, wyrzuć z mojej głowy. No to nagle nie, 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 nie masz takiej, takiego uczucia, że tak, śpiewajmy kolendy, y, róbmy tutaj karpia i świętujmy to. Tak. I człowiek jakby to odrzucał automatycznie przez całe życie i w ogóle mm. sobie to racjonalizował w taki sposób, że. To jest złe i tego nie potrzebuje, i z takim nastawieniem weszliśmy w dorosłość. Tak. Z tym, że na przykład u mnie w domu ro, rodzinnym, no właśnie, my mieszkaliśmy z babcią, która nie jest świadkiem i jeździła właśnie na wigilię i tam inne obiady świąteczne do swojej rodziny, ale ona w domu na przykład nie uznawała choinki, więc ja się w ogóle nie zetknęłam z czymś takim. I, i ten okres świąteczny też, też nie było u nas za bardzo jakiś tam obiadków takich z innymi świadkami, to dopiero jak z Edwinem się związałam. Tak, o, i to opowiadaliśmy o tym w odcinku, o tym jak Świadkowie Chowy obchodzą Boże Narodzenie. Tak, Przy to drugiej części. powiedziała, to w że ten pierwszy i drugi dzień świąt, to były takie po prostu dwie dodatkowe niedziele, bo nie widziałam, żeby moja mama się jakoś zacharowywała, wiecie jak to są w tych memach, że trzeba umyć okna, bo inaczej Jezus nie przyjdzie, że musisz mieć tam ileś potraw, nie, u nas to był taki luz, często po prostu całą rodziną sobie oglądaliśmy jakieś filmy i więc z jednej strony święta złe, ale z drugiej strony ten czas mimo wszystko jakoś przyjemnie mi się kojarzył, bo przecież byliśmy razem na luzie, nie szło się do szkoły. Tak, a mi, mimo wszystko również się przyjemnie kojarzył, bo najczęściej to były spotkania z, ze znajomymi ze zboru, z innymi świadkami Jehowy, którzy w naszym domu rodzinnym, chyba to był nasz rodzinny zwyczaj, bo... Nie przypominam sobie, żebyśmy byli w innym domu podczas świąt. Pet. Tak, to by to ciekawe. Ale jakby to nie chodzi mi głównie o to, że to było u nas w domu. Um, inni świadkowie nie mieli z tym problemu, żeby z nami się spotkać, więc jakby same spotkania miały miejsce. I jak piszecie w komentarzach, jak w wiadomościach prywatnych. To nadal się dzieje. A tak? Piszecie, że często właśnie na przykład jedziecie do swojej świadkowskiej rodziny na obiad w drugi dzień świąt i po prostu jest więcej dań wigilijnych niż u was na wigilii. Także to nie jest to, że my sobie wymyśliliśmy tak. to, o czym mówiliśmy, w, o tym, jak świadkowie nie obchodzą się. Czyli tak jak jeszcze nawiązując na koniec, o... święta w naszym domu w pewien sposób się odbywały, chociaż nie były nazywane świętami. Ale nie było tych prezentów, nie było choinki. W ogóle ja pamiętam takie, takie nasze rozmowy nawet między sobą, że jak to my mamy dobrze, bo my nie musimy wydawać pieniędzy na te prezenty. I w ogóle, że jako, jak rodzice tłumaczyli nam i też innym dzieciom w zborach, że my to naprawdę mamy kochających rodziców, bo rodzice świadkom, rodzice świadków Jehowy, to dzieciom dają prezenty z miłości. A nie, bo muszą. Tak jak wielu z Was, musi dać dzieciom prezenty, prawda? Bo na pewno to nie jest wyraz dobrej woli, miłości, nie jest to żaden dobry uczynek i gest. Niestety takie błędne przekonanie było również w naszych głowach. Mhm. Na szczęście się go pozbyliśmy. No dobra. Ale co mogę powiedzieć teraz, to to, że mieliśmy święta w tym roku. Mieliśmy święta w zeszłym roku. I mieliśmy bardzo dziwne święta, pierwsze święta nasze ym, dwa lata temu. Tak, a dlaczego w ogóle te święta były? Ponieważ to Sara rządzi w naszym domu, i Sara powiedziała, że będzie. A ja mówiłem, że nie będzie, ale ona powiedziała, że będzie, to było. Nie ma demokracji. Nie ma demokracji, jest tutaj w domu kurowa i kurowa rządzi. Koniec tematu. Nie, no, ale, ale tak, tak poważnie, to, to nie było dla ciebie proste na początku. No, no, nie było proste, bo tak jak wspomniałem, ja nie miałem tego zaszczepionego w głowie i Żadne wspomnienia nie wiązały się z tymi świętami. Jedyne wspomnienie, jakie mam, to jeszcze jako dziecko dostałem prezent w przedszkolu z okazji chyba Mikołajek. Świąt, nie pamiętam dokładnie, ale mam takie zdjęcie, które z babcią, która nie była świadkiem, ona była ze mną wtedy w przedszkolu. I jakby to jest jedyne takie wspomnienie, które nawet w tym momencie mi przyszło do głowy. Natomiast jakby nic innego nie wiązało się w mojej głowie ze świętami, żadne prezenty jako mhm. dziecka. To dzieci najbardziej pamiętają. No. Więc jakby nie byłem w stanie tego zaakceptować, zrozumieć. Musiałem to sobie przetłumaczyć na nowo, po co to chcę robić, skoro no, jesteśmy osobami, które są niewierzące. Tak, a ja nie wiem skąd się wzięło to, że ja to z kolei tak bardzo chciałam obchodzić święta. Nie wiem, właśnie być może to kwestia właśnie tych filmów, tego, że, że mi rodzice pozwolili oglądać, oglądać Kevina, bo wiem, że nie... Niektóry... Nie no, u mnie też się oglądało. Tak, ale w niektórych takich bardziej fanatycznych domach to, to, to nie przychodzi, bo to świąteczne, chociaż w większości raczej właśnie, właśnie się ogląda. I te filmy, przez to, że nie były polskie, tylko właśnie amerykańskie albo brytyjskie, to przedstawiały tą wizję świąt jako taką, no właśnie bliżej tej komercji, którą teraz mamy. I zamiast tej religijnej, otoczki mieliśmy tak zwaną magię świąt. Czyli, że to jest po prostu taki czas, gdy rodzina zbiera się razem przyjaciele, jesteśmy dla siebie trochę bardziej dobrzy, troszkę jesteśmy bardziej skłonni, nie wiem, wesprzeć jakąś organizację charytatywną, zdją się jakieś takie, powiedzmy, cuda, chociaż oczywiście to jest no, metaforyczne cuda. Potem pamiętam, jak byłam nastolatką, to czytam bardzo dużo książek o zwyczajach, tradycjach, zwłaszcza polskich, miałam jakąś taką zajawkę i zaczęłam zauważać, że cała ta tradycja to tak naprawdę mało ma w związku z religią, więcej z taką przyziemnym ludzkim życiem, czyli Jedzenie, spotykanie się, spędzanie czasu razem. L ludzie kiedyś przecież nie wychodzili do, do pracy, no bo jak pracować, gdy się ciemno robi bardzo wcześnie. Ta, ta cała symbolika zwycię... prześlenia zimowego, zwycięstwa światła nad ciemnością znowu. Ta magia, kiedy nie wiem, gotujesz, barsz i używasz przypraw, których normalnie może po niej nie za często sięgasz. Nie wiem, no dla mnie to jest takie bardzo. Bardzo ludzkie, bardzo ludzkie, a mało religijne. No ty była jakaś czarownica w ogóle. Jestem Jesteś, czarownica, owszem. Przygotuję wywar no, z, z, z ja... tego, co zbierzesz w lecie i w ale to, polu. Ale tu trochę takie zbierasz grzyby. I gotujesz i te zapachy tutaj cebulka posmażona, tu ziele angielskie tu liść laurowy tu suszone śliwki cały dom pachnie się całą rodziną przecież na, u, u nas też zobacz te święta całą rodziną przygotowywaliśmy Majka tam sałatkę siekała ty się zajmujesz prezentami tu ktoś sprząta tu Leosia psoci i no dobrze, śpiewa no jest w tym jakaś magia tak przyznam, przyznam że tak ale dla mnie i w sumie dla nas, dla naszej rodziny, ona jest pozbawiona tego religijnego akcentu. I w rozmowach z wieloma byłymi świadkami, po, po wielu rozmowach doszliśmy do wniosku wspólnie, że to wygląda bardzo podobnie w wielu domach tak. byłych świadków. Przynajmniej w gronie naszych znajomych, którzy, którzy tak się za, na to zapatrują. No ale dobra, już zaczęłaś mówić o tym, jak to u nas wyglądało, więc. Skoro obiecaliśmy, to opowiedzmy krótko, jak wyglądało to w naszym domu. No właśnie, jak powiedzieliśmy wcześniej, przez obawy Edwina w związku z tym, żeby to nie było jakoś religijne, to nie było tak, że my się wybudziliśmy ze świadków. I nagle zaczęliśmy tutaj choinkę i, i wszystko, całą tak, skoczyliśmy na główkę. Zwłaszcza, że my się wybudziliśmy w grudniu, o czym mówiliśmy, w 2016 roku i wtedy kompletnie nic nie robiliśmy. Bo nibyśmy to gotowi. My wciąż jeszcze uważaliśmy, że to jest złe, że to się nie podoba Jehowie i nie wolno tego obchodzić. Na no to następnego roku no, musiałam całej mojej siły perswazji uszyć, żebyśmy mieli w domu choinkę. Tak, ale w ogóle pamiętasz, żeby mnie przekonałaś do tego? Nie. Bo to swoją drogą, jak już opowiadałem, że, że nigdy więcej takiej żywej nie będę wnosił na trzecie piętro tego, ale to mi pamiętam, jak opowiadałem, że tu po prostu jest ciemno, a tutaj mamy światełka i żeby było nam wesoło i kolorowo. Więc sobie stwierdziłem, że w sumie to racja. Nie jest to głupi całkiem pomysł, żebyśmy mieli takie, taką dekorację. Tak, i to było pier pierwsze święta. Co prawda niestety choinka śmierdziała. Nie wiem czemu niektórzy mówią choinka pachnie dopiero w tym roku się dowiedziałam że musiałam ją kupić z jakiegoś trewnego źródła. Pośpiechcia e, bardziej A jak była kradziona, a ty się teraz przyznajesz, że kupiłaś Ale ja ją kupiłam to... w normalnym w sklepie. A dostałeś paragon? No już lata dwa lata temu było. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale no to było normalne, stoi skodzi sprzedają w... choinki to nie było jakieś kurde nie wiem pod, pod gdzie bokam. Kupiłaś to pod sklepem i po, do bagażnika żeśmy pakowali po kryjomu, żeby nas nikt nie widział ale to nie, nie to, żeby nas policja nie widziała, tylko żeby nas starsi zboru nie widzieli. No taki był strach. Trochę irracjonalny, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Tak. I w tamtym roku w ogóle, żeby się odciąć od tej polskiej religijności i katolicyzmu, no to spróbowaliśmy podejść, czy ja spróbowałam, bo admin to oczywiście miał wywalone, na, do tematu tak po ym, amerykańsku. Mhm. Czyli nie robiliśmy wygili? A Mikołaj miał przyjść rano, 25 grudnia i to miał być taki właśnie świąteczny dzień. No bo Mikołaj przychodzi w nocy, w noc wigilijną i przez komin wchodzi i zostawia prezenty. Znaczy, nie wiem. Ale nie w Polsce, tylko w, w, za granicą. No akurat, no za, zależy od regionu też, bo w Polsce też przynosi czasem gwiazdor, czasem aniołek. A może najpierw w Polsce zostawia prezenty dzieciom, które rozpakowują wigilia, a potem jedzie do Stanów i w nocy rozpakowuje w Stanach. Być może tak jest, nie ba, wiem. Ale to rozgryzłem. Próbowaliśmy więc tak zrobić, mm, ale nie czułam tego do końca. Przyznaję się szczerze. I rok temu zrobiliśmy już taką prawdziwą, prawdziwą wigilię. Chociaż oczywiście nie było 12 potraw, nie było karpia, bo my nie jemy ryb. To była zwykła kolacja. To była, do, dla Edwina to była zwykła kolacja. Z rodziny okraszona po prostu tym, że była choineczka, ale oczywiście nie było płatka, chociaż ty chciałeś wyskoczyć, ja mówię, odbiło ci opłatek jakiś. Będziesz tam mi kłać, yy, dzielić się i łamać. Ja to odrzuciłem, ale no co? No było po prostu, była to zwykła kolacja w gronie rodziny, a dodatkowo były prezenty. Tak. I to już czułam zdecydowanie bardziej, że jestem na swoim miejscu. Daję, na swojej słowiańskiej ziemi. Na swojej słowiańskiej ziemi. Dzisiaj zdaje się, czy wczoraj, Dave z Ameryki, fajny kanał, polecam, właśnie opowiadał o różnicach między amerykańskim, a polskim Bożym Narodzeniem. Właśnie on mówił, że to właśnie jest takie nietypowe, że w Polsce wszyscy jakby mają prawie to samo na stole, z małymi różnicami i wszyscy to robią. Ja myślę, że ten element wspólnoty to jest coś, co mnie właśnie w tym kręci. Tak. Tak, a, a w tym roku z kolei też zrobiliśmy już Wigilię, tę tam uroczystą kolację. Tak, no zwał, tak, zwał. No. I było podobnie jak w zeszłym roku, wprowadziliśmy kilka zmian. I uważam, że mój dwuletni plan namawiania Edwina na, na święta, ta manipulacja, którą się dopuściłam, się udała, bo przyznał mi potem, że mu się bardzo podobało i że jest bardzo zadowolony z tych świąt. Tak. W ogóle to odkryłem, że mógłbym zostać etatowym pakowaczem prezentów. No. Bo świetnie zabijam papier. Tak, ja, ja nie pakuję naszych prezentów. To, co ja zapakowałam po tej Edwinowi, to, to, to była masakra. Ale i tak to było. Tak to było miłe, co dostałem od mojej żony. No ale wracając do tematu, powiedzieliśmy, że była kolacja w rodzinnym gronie i co jeszcze? tradycyjne właśnie polskie jedzenie, wiadomo. Ja Takie się tradycyjne. Tak... Był śledź z selera. <laughs> Aż ci <sadęło> w gardle. <laughs> Dobra, zwykły śledź też był. <laughs> tak, ale nie było, nie było karpia. Chyba dlatego, że po prostu... <laughs> nie było, no. No bo nie było, to powiedzieliśmy. Nie, nie, było. nie było. oczywiście tego wspomnianego wcześniej opłatka. Yy, nie było kolend. poza Laosią, która się nauczyła w przedszkolu śpiewać dzisiaj Bentleyem. Dzisiaj Bentleyem, to jest taka kolenda. Znaczy, nie chodzi oczywiście o dzisiaj w Betlejem, ale ona, ona tak, tak śpiewa. tak się nawet... A ja myślałam, że w tej kondycji się śpiewa. Dzisiaj Bentleyem, dzisiaj Bentleyem, wracamy nie. do domu. Nie, ona całą śpiewa tak, jak jest y, normalny tekst, tylko no, ona nie umie A, powiedzieć be, w Betlejem i mówi Bentleyem. <laughs> tak. Więc tylko Leo się śpiewa kolendę. Była wspomniana mm. choinka, którą tam mm. za sobie troszeczkę widzicie. I zjedliśmy, rozdaliśmy sobie prezenty i graliśmy w planszówki i było bardzo fajnie. I to tyle. A pierwszy i drugi dzień świąt to już po prostu troszkę spotkania gdzieś tam z rodziną. Wiecie, że na tą Wigilię to wszyscy szykują dużo jedzenia, więc jego dużo zostało, więc spotkaliśmy się u babci i był rodzinny obiad. Tak, a i dużo oglądaliśmy filmów, na przykład Harry Pottera sobie obejrzeliśmy, taki chrześcijański film. Yy, tak, właśnie. taki. A potem Edwin grał w grę. Grał w grę e, Wiedźmina. No to oczywiście taki, tak na czasie. Ym, no i gdybym mnie była chora i pogoda może by była lepsza, to byśmy pewnie sobie gdzieś tam pospacerowali jeszcze bardzo chętnie, no ale jest jak jest. Więc myślę, że te dni spędziliśmy. Tak, odrobiliśmy, odrobiliśmy, odespaliśmy. Odespaliśmy, tak. Całe tygodnie, bo my wstajemy 6 rano praktycznie codziennie, ja nawet w niedzielę. No. Ale mm, tutaj spaliśmy no, ale... do 13, a dzisiaj to nawet nadal jesteśmy w piżamach. Nie no, ja mam sweter z choinką. Nie mówimy, tu, co góry. nam jest niżej. Tutaj tylko góra dalej, skarpety z Mikołajem. Także podzieliliśmy się z wami naszymi przeżyciami, naszą opowieścią wigilijną na wasze życzenie. Na wasze życzenie, ja oczywiście bardzo szanuję, że ktoś podchodzi do tematu religijnie, że ma to dla niego znaczenie religijne. Przypuszczam, że gdybym była wierzącą osobą to bym też podchodziła bardzo religijnie do tego, ale nie jestem. Ale bardzo szanujemy wszystkich, którzy poszczą i nie jedzą mięsa, ponieważ my nie jemy mięsa, więc jakby szacunek dla wszystkich poszczących. Team wege. Mimo zezwolenia, bo ponoć teraz można jeść mięso, tak? Chyba tak. Tak, ale jak coś cię nas poprawić, bo wiecie, my nie jesteśmy na bieżąco. Przypominam, że... Jutro, czyli w sobotę, live. O której godzinie. Albo o 20. O 20. Zróbmy o, 20. Zróbmy o 20. 20. 20. będziecie mieli też przypomnienie odpowiednio wcześnie. Trwa konkurs pod ostatnim filmem o kłótniach możecie wciąż wziąć w nim udział, bo my dopiero się zajmiemy za przeglądanie. Komentarze jutro, więc jeszcze możecie wziąć numer północy. Możecie mm. też pod tym filmem też zadawać pytania do live'a z hashtagiem. Tak, i w zasadzie hashtagiem. odpowiedzi do pytania konkursowego mogą być również pod tym filmem. Pamiętajcie, że musicie dopisać hashtag za co kocham, bo inaczej tych odpowiedzi nie zobaczymy. Bo no tak, będziemy sprawdzać. Ja widziałem, że tam kilka komentarzy było takich fajnych, ale nie dopisaliście. W tego hashtagu, i to spowoduje, że zostaną one pominięte. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy, co się tak sztywno litery prawa trzymają, ale po prostu my będziemy wyświetlać komentarze tylko z tym hashtagiem. Tak inaczej byśmy pominęli wiele tych, które wzięły udział w konkursie. Dlatego możecie edytować i sobie dopisać. Sprawdźcie to. Ale pamiętacie również, wielokrotnie wspominałem Wam, że chcemy, żeby było te 10 tysięcy subskrypcji. Bo będziemy mieli możliwość dodawania relacji, i YouTube nam odblokował tę możliwość. Czyli teraz będziemy mogli dodatkowo kontaktować się z Wami za pomocą nie tylko komentarzy i filmów, ale za pomocą relacji. Czyli takich. Tak, um, na Instagramie. Tak, na Instagramie. Będziemy mogli wrzucać Wam takie krótkie filmiki, które będą wyświetlać się tylko na telefonie. Ale najciekawsze jest to że możemy w ten sposób również odpowiadać na wasze komentarze. Więc zachęcamy was do tego, żebyście zadawali nam pytania w komentarzach, również pod filmami z przeszłości, które być może was tam interesuje coś i chcielibyście, żebyśmy odpowiedzieli na to. Postaramy się na live więcej szczegółów udzielić, ponieważ chcemy w jeden dzień w tygodniu regularnie zamieszczać odpowiedzi na jedno, dwa, trzy pytania. Tak, bo różnica między tymi stories, jak to nazywali, relacjami a Instagramowymi jest ta, że te trwają tydzień. Czyli jak na przykład w poniedziałek odpowiemy nam na jakieś pytanie, to przez cały tydzień możecie sobie wyświetlać. Do nich wrócić. Mhm. W ten sposób będziemy się z wami komunikować, oprócz tego, że będziemy wrzucać wpisy w karcie na czasie, w, na czasie, w karcie społeczność, tamto byśmy się chcieli znaleźć, może kiedyś. Ale będziemy w ten sposób również Wam wrzucać informacje o tym, co się będzie działo, o jakichś wydarzeniach, o spotkaniach z nami, bo takie też planujemy. No, a w następnym odcinku będziemy świętować Sylwester. Sylwester, Sylwester i Nowy Rok, bo to bardzo jest powiązane ze sobą. Bo no. powiemy, jak Świadkowie chowy to świętują, celebrują, obchodzą. Albo czy nie świętują. Ale o tym już w poniedziałek. Wyjątkowo w poniedziałek, no bo we wtorek jest ten Sylwester. I, i, i nikt nie będzie chciał w ogóle nic oglądać. No więc do zobaczenia już wkrótce.